Panie Marszałku, Pani Minister, Panie i Panowie Senatorowie, mam zaszczyt dzisiaj przedstawić sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zebrała się na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2013 roku. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje w artykule 54 ustęp 3a i 3b oraz artykule 60 ustęp 2 możliwość organizowania na terenie innego powiatu na zasadzie porozumienia starostów rodzin zastępczych zawodowych oraz publicznych rodzinnych domów dziecka. Brak jest natomiast podstawy prawnej do organizowania na terenie innego powiatu niż powiat realizujący zadanie niepublicznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Nowelizowana ustawa rozszerza ten katalog. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje wprowadzenie możliwości organizowania na terenie innego powiatu niepublicznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych publicznych i niepublicznych. Jak wskazano w artykuł 54 ustęp 3a i 3b ustawy, przewiduje umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej może być zawarta także przez starostę innego powiatu niż starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Umowa taka może być zawarta po uprzednim zawarciu porozumienia starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej ze starostą innego powiatu. Proponowane zmiany zmierzają do uelastycznienia możliwości organizowania pieczy zastępczej, a także usprawniają zawieranie pomiędzy starostami porozumień w sprawie organizowania różnych form pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. W imieniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej proszę Wysoki Senat o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani Senator.